No ale ważne, że tutaj chwycił, to nikt nie oszukuje, także nie martwi się, że trasa jest stała, czy ona będzie jeszcze na się zmienia? Słyszałem, że się zmienia, ale to trasa jest stała, i powiedział 3 lat w tej chwili, i to się zmienia dechowo, bo wiadomo, że się zostało to poprowadzone. Stamy na pół metru na pewno. No dobra, bo ja mam do mnie. No, a mogę może ani? Złapić wszystko? Znaczy, nie sądzę, bo tu VIP mam, nie? Aha. Nie, bo to jest pierwsza... A, proszę, drugą pociągną, to za mną biega. No bo tak, 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 tak. No, ale nie mamy tutaj nazwiska. Bo ja to odświeżyłam, bo to na pewno 74. Numer. Przepraszam. Dobra, proszę. O jest. Brawo! U mnie jest wody, dobra. O, teraz. Nie? Tak, Romuś. No nie widzę, ja nie widzę mojego kolegi. No ja nie wiem, nie wiem gdzie. No nie ma tego naszego narka. Ale tu pani. To czy to będzie wiesz, Stasiu? Pani też by kamery nie tak, Krzysiu? Halo? Nie, no dobra. Dobra, okej. Proszę Państwa.
Mamy już pierwszych trzech zawodników na mecie. Dobra, dzięki. Dobra, pierwszy dobra, był z numerem, zawodnik z numerem 70. Teraz pozna blisko syn. Czas 38 minut i 1 sekund. Bardzo dobry czas. Radek Maciej. Nie działa. Radek Maciej jest zwycięzcą. Musisz stanąć tam. Uważaj, nie ruszaj tego, tak? Uważaj. A kogo to jest dziecko? Kogo to są, gdzie są rodzice? No to tu są rodzice. I chodzimy tutaj na teren, gdzie zawodnicy biegają. Tak, tu jest pierwsze spojrzenie. Nie wiedziałem, że jest prawo, ale tak. Proszę Państwa, musimy proszę nie, nie tarasować tutaj drogi przy mecie, bo zawodnicy biegają już. Trzech zawodników pierwszych mamy już na mecie. O pierwszym wspominałem. Drugie miejsce Nowak Mariusz z Różanek. Czas 39.28. I trzeci Dalczarski Marcin. 39.34. Także gratulujemy pierwszym trzem zawodnikom, którzy się już na mecie zameldowali. I zbliża się zawodnik czwarty. Proszę Państwa, brawa i doping dla tego zawodnika. W pięknej formie, w dobrej dyspozycji. Zawodnik z numerem 33. Zaraz mi się wyświetli, kto to jest. Szopa Marek, Gorzów Wielkopolski. Czas 41 minut i 49 sekund. I piąty zawodnik dynamicznie zbliża się do mety. Zawodnik z numerem 27. Jest to Tomaszewski Ryszard Rzepina i szóste miejsce Szymański Wojciech z Kłodawy. 42 minuty 11 i kolejny. To już siódmy. Brawa dla tego pana 127 numer. I to jest pan Ratajczak Janusz. Czas 42:28. I kolejny zawodnik. To już ósmy zawodnik, który kończy bieg. I jest to Tenus Mateusz ze Skierzyny. Czas 42 minuty 41 sekund. I dziewiąty zawodnik zbliża się do mety. W bardzo dobrej formie. Pewnie żałuje, że bieg się już kończy. Brawa! Polis Zbigniew z Międzyrzecza. Reprezentuje Piast Międzyrzecz. Czas dokładnie 43 minuty. I dziesiąty zawodnik tego biegu zbliża się do mety. Numer 109. Toma Edward. 43 minuty 18 sekund. Brawo! Zbliża się. Numer 15. To jest Leciajewski Dawid z Gorzowa Wielkopolskiego. 43-36. I kolejny zawodnik. Numer 48. To jest Cichiński Rafał z Gorzowa Wielkopolskiego. Niecałe 44 minuty. Jak na tą trasę. To jest, proszę Państwa, górzysty teren, to nie jest tak płasko jak tutaj przy szkole. Tam są górki, które trzeba pokonać. Są też zbiegi, co prawda, ale podbiegi mogą się dać we znaki, a mimo to tak wspaniałe czasy osiągają ci zawodnicy. Brawo! Numer 122. Proszę o zgłoszenie się do namiotu pomiaru czasu. A kolejny zawodnik na mecie. Sip Tomasz z Gorzowa Wielkopolskiego. 44:25. Brawo! 13. Wywrocki Mateusz Ośnolubuskie. Reprezentuje klub Morsy Ośnolubuskie. Czas 44:41.
Numer 13, a zajął 14 w generalnej kompetencji. Oczywiście nagrody będą wręczane. Również podziałem kategorie wiekowe, więc może się okazać, że numer 14 może być pierwszy w swojej kategorii. Kolejny zawodnik zbliża się do mety. Brawa dla tego zawodnika, numer 38. Proszę nie trafić! Masewicz Grzegorz i Skorzowa Wielkopolskiego. Czas 45 minut 38 sekund. Ale jak tam? Ciężka praca. Ale w lesie jak? Gdzie to moje rodziny? Czyli 15 zawodników ma już na mecie. Wszystko dobrze? Pogoda sprzyja, na pewno nikt na trasie nie zmarł. I brawa dla kolejnego zawodnika, to jest 16 miejsce generalnej rekrutacji. Jest to Krzysztof Rafał, Kostrzyn nad Odrą, 46-14, bardzo dobry czas. Bardzo ważny komunikat, numer 122. Zawodnicy o tym numerze prosimy zgłosić się do stanowiska pomiaru czasu. Numer 122 i 121. Również zgłosić się do stanowiska pomiaru czasu. 122 i 121. Prosimy o zgłoszenie się do stanowiska pomiaru czasu. A w międzyczasie na mecie zameldował się pan Przelazły Sylwester z Gorzowa Wielkopolskiego. Czas, który uzyskał 46 minut i 55 sekund. Numer 121 i 122. Prosimy o zgłoszenie się do stanowiska pomiaru czasu. Uwaga, trzeba wilczu trzymać na uwięzi, bo ugryzą. Słyszysz wilczu? Kolejny zawodnik w asyście dwójki dzieci. Gratulacje. Numer 132. Zaraz pokaże mi się, co to za zawodnik. Opłatkowski z Pniew. Czas 47 minut 59 sekund. I kolejny dwóch zawodników. A, co za prezentacja. Numer 63 wygrywa z numerem 52. Ale nieznacznie. I teraz tak. 19 miejsce Stefan Krzysztof Korzowa. 20 miejsce Porowski Adrian z Pyrzan. I 21 miejsce Tytus Piotr do Polski. 40-22. I ostatnie metry zawodnika z numerem 108. Przepraszam, po 10 km już mi oczy trochę zawodzą. Kujawa Przemysław. Dawaj, dawaj, bo ci goni! Dawaj, jeszcze trochę! I z numerem 47, ale tu proszę Państwa. Brawo! Cóż za finisz! Więc Tomaszewski Tomasz z Szczepina. Jako 23 zawodnik i 47 numer Dorczak Maciej. Gorzów Wielkopolski. 49 minut to czas, który uzyskał. Zajął 24 miejsce. 25. Tomaszewski Paweł z Gorzowa. I jako pierwsza pani zameldowała się na mecie Czajczyńska Klaudia ze Szczecina. Gratulujemy, 49 minut 26 sekund. I zbliżają się kolejni zawodnicy. Masz klucz. Raźny krok, także jeszcze są zapasy. Numer 17, proszę Państwa.
numer 17, Szulc Toma. O, idzie, to idzie. Brawo! 50 kilo to to. I proszę Państwa, zrobić stworzona numer 31. Rok temu biegł maraton w Gdańsku, a dzisiaj już w Gdańsku. Dziesiątka Lasu Bogdańskiego. Pan Krzymowski Krzysztof, wielokrotny uczestnik naszego biegu. Gratuluję. 50 kilo i 12 sekund. I z numerem 14 na metę wbiega Kozubowska Aleksandra Zgorzowa, więc 50 minut i 29 sekund. Była to druga zawodniczka, którą uczyła nasz jej. A teraz kolejny mężczyzna. Brawo! Zameldował się na mecie Rogel Tomasz, raz 51.02 i z numerem 123 Dąbrowski Tomasz z Wysoki, 51.10 sekund i z numerem 126, jeżeli dobrze zauważyłem, tak, Nowicki Robert, 51 minut i 20 sekund. No i kolejni zawodnicy raźnym krokiem zbliżają się do mety. Pomóżmy im brawami, te ostatnie minuty są na pewno ciężkie, ale nagrodźmy ten klub 43 numer i to jest pan Dudkowiak Michał z Sulęcina. Numer 51. To jest pan Grabarski Sebastian z Kostrzyna oraz numerem 26 Wawruszczak Zdzisław z Mieszkowic i numerem 31 Borusiewicz Bogusław z Chorzowa Wielkopolskiego. Kolejnych zawodników, Piczak Mateusz i Piczak Łukasz, Przylotecko, czasy 52.01 i 52.02. I kolejna zawodniczka, to jest trzecia wśród pań, z numerem 1, poznańska Lucyna, Kołczyn, 52.23. I z numerem 115 do mety podąża Pilczuk Roman z numerem 24 Piasecki Paweł z Bogdańca. Brawo! Uzyskał czas 52 minuty i 43 sekundy. Proszę Państwa, rozpoznanego zawodnika, który dobiega, całą owację na swoją to brawa. Numer 29. Marcin z Chorzowa Wielkopolskiego reprezentuje Albatrosy. 53-19. I jeszcze walka w ostatnich metrach. Finisz. Ale nie dał się zawodnik, proszę Państwa. Kolejność następująca. Wielczarek Daniel z Karlina. Kucharski Piotr. Wilik Gmina Deszczno. Kucharski uzyskał czas 53-40. Brawo! Brawo! I kolejny zawodnik, numerem 69. Brawo! Wygra Józef z Cychry, również wielokrotnie uczestniczył w naszym biegu. Uzyskał czas 54 minuty i 12 sekund. Dobra, niech poczeka, poczekaj, poczekaj. I proszę Państwa, dwóch zawodników w białych koszulkach. Prawie, prawie podążają do mety. Tak, proszę Państwa, to jest sportowa walka. Bracia. Sitarz Michał, Sitarz Patryk. 54-36. I z numerem 50. Brawo, brawo. Kazimierczak Marcin z Burzowa Wielkopolskiego. 54-45. Numerem 49 do mety. Do biegu Pejski Marcin z Witnicy. Gratulujemy. 54 minuty, 53 sekundy.
I z numerem 16 do mety zbliża się Pan. Zaraz mi się brawo! Dawidowicz Andrzej z Bledzewa. Brawo! Reprezentuje klub Sam Diego. I na mecie kolejna z pań Budkowiak Aleksandra z Poznania. 55-20. I kolejna pani z numerem 128. Rudowicz. Brawo! I zawodnik z numerem 84, brawa! Świeżko Artur z Gorzowa Wielkopolskiego, 55-41. Następny zawodnik na mecie. Brawo! Numer 44. Raźno zmierza do mety. I to był pan Dariusz Siemiernik z Kostrzyna na Dobrą. 55-56, czyli poniżej godziny. I kolejni zawodnicy, proszę Państwa, zbliżają się. No niestety mam złą wiadomość, bieg się już kończy. Jeszcze byście pewnie pobiegali, ale to już koniec na dzisiaj. 116 numer. To jest pan Jasiński Paweł. 56-20. I kolejny Strocki Tomasz z Baczyny. 56-24. Kolejny zawodnik z numerem 114. Gratulujemy. Brawo! Gołośniak Damian. 56-36. 112. Numer 112 na mecie. To jest pan Turecki Adam. Brawo! I kolejny zawodnik. Przybyła Leonard z numerem 186-52. Przypominam, że każdy zawodnik, który na mecie się zamelduje, otrzymuje pamiątkowy medal. To jest pewna zmiana co do poprzednich edycji. Będzie to jakaś pamiątka po tym biegu. I z numerem 18, proszę Państwa, Piłowski Lucjan, Gorzu Wielkopolski. Wszystko jeszcze poniżej godziny, 57-16. I z numerem 35, Piątek Zdzisław z Baczyny. 57-27. I kolejna pani na trasie zbliża się już do mety. W dobrej kondycji. Brawa, brawa na tej pani. Wspaniale biegnie. 23 numer. I to jest pani Wojtysiak Ola z Lubna. Ale tam się na trasie zaraz. A tu jest zawodnik przygotowany do biegu rodzinnego z numerem 102. Czekamy tylko na mamę i pewnie jeszcze ktoś tam, prawda, albo dziadek, albo babcia może. Babcia bardzo fajny. Przypominam, że 15 rodzin zgłosiło się do biegu rodzinnego. Łukasz, uważaj, bo cię chcą wyprzedzić, nie daj się. PKKF Zbyszko-Bogdaniec. Numerem 125, brawo. Łukasz Rex, proszę Państwa. To mój syn, miałem jabłek, ale reprezentuję mnie syn. Czyli z numerem 125 Łukasz Rex, TKKF Zbyszko-Bogdaniec, 58-29. I z numerem 113 Kaczmarek Andrzej, 58-29. Proszę Państwa, komunikat. Ci z Państwa, którzy są już na mecie, odpoczęli, także można już na stołówkę szkolną się udać i skorzystać z naszej zupy regeneracyjnej. Także zapraszam do konsumpcji. Ci, którzy już po biegu odpoczęli, mają ochotę coś zjeść, to jest to już w tej chwili możliwe. Zapraszamy serdecznie. I kolejny zawodnik z numerem 4 na mecie. Brawa! Jest to pan Herba Zbigniew ze Starka. 59-16, także jeszcze to wszystko poniżej godziny. Sporo zawodników zmieściło się w tym czasie, ale na pewno ci, którzy są jeszcze na trasie, nie są gorsi, trochę gorszy czas, ale to jest, proszę Państwa, udział jest najistotniejszy. Udział w biegu to jest brawo za wspaniały finisz, 46. Dominiak Ryszard, Gorzów Wielkopolski. Z różnych stron do nas uczestnicy przyjechali. Okoliczne miejscowości, Gorzów, tam gdzieś będą, zobacz. Poznań nawet, Szczecin, także bardzo cieszymy się, że bieg nasz cieszy się coraz większym powodzeniem.
zapraszamy na kolejne edycje w przyszłym roku, 15 jubileuszowa, także będzie na pewno w sposób szczególny rozgrywana. Kolejny zawodnik zbliża się raźnym krokiem. Wspaniała forma, 10 km w tym upalnym dniu, to naprawdę nie lada kratka. Zawodnicy są dobrze przygotowani. Numer 32. Zamrzycki Leszek. Godzina 35 sekund. Kolejnych trzech zawodników, proszę Państwa. Numerem najpierw 25. Mackiewicz Tomasz, Santocko oraz Jezierski Fryderyk Mosina. Reprezentuje Nadleśnictwo Brawa. I Bochanek Zbigniew z numerem 111. Godzina 1:04. I kolejny zawodnik z numerem 89, a jest to Bielawski Kamil z Kłodawy. I numer 130, brawa. Leszek. Godzina 1:27. Kolejna z pań, gratulacje, numer 11, brawa. A jest to Mazur Katarzyna, Krosnodrzeński. Godzina 1:39. No i teraz w grupie wbiega następnych trzech zawodników, czy troje. Jedna pani, dwóch panów. Jedna pani, a tutaj asysta. Brawo na tej pani. 122 numer. Numer 122, Bujak Magdalena. Godzina 2:04. Myślę, że ten był poszukiwany, także numer 122 właśnie na metę. Proszę Państwa, reprezentują, także są to nam znane rejony. Proszę Państwa, drużyna Jenin. Mam odpis, która mi się wyświetliła. Kolejni zawodnicy. Lewandowska Anna z numerem 88, Gorzów Wielkopolski. Ilu jeszcze nie mamy? 9, 6. Pani go dostała? Na tej ostatniej prostej widać kolejnego zawodnika. I zawodniczkę. Za chwilę poznamy, no to jest to już transparenty. Proszę Państwa, wydatna na cześć. No, proszę Państwa. Ale najpierw zawodnik na mecie z numerem 129. Gratulacje, brawa. Jest to pan Drozdek z Gorzowa. A za nim pani wyczekiwana na mecie, mama z numerem 37. I tutaj proszę Państwa już witają dzieci. Pokonała Bolesława Pińska, Monika z Gorzowa Wielkopolskiego. Godzina 10 minut. Gratulujemy. Mamy prasy. Leciałeś, trzy osoby na trakcie. Nie!
Proszę Państwa, oczekujemy jeszcze kilku zawodników. To już zbliżają się. Noga cię boli? Czerwoną koszulkę z numerem. Noga cię boli? Zobaczymy, kto to jest. Pomóżmy w tych ostatnich metrach prawami. Brawo za wytrwałość. Pięknie. Ale tutaj uwaga, bo to jest atak z pozycji dalszej. 117 i numer 22. 117 to jest na nim. Ewa, Mila Bogdaniec oraz Polska Małgorzata. Składamy. Brawa dla tych zawodniczek. Wspaniała postawa na trasie. Dobre czasy. Godzina 11 minut i 34 sekundy pani Pawła Ewa, a pani Polska godzina 11 minut i 36 sekund. Brawo. Na mecie zameldowało się już 86 zawodników. Prawdopodobnie wszyscy. Prawdopodobnie są wszyscy. Jedna osoba jeszcze, przepraszam, bo jest 70 panów i 15 pań, więc jedną osobę jeszcze. Oczekujemy na jedną osobę. Mamy cierpliwość, czekamy. Na pewno zaraz się to pojawi. Pani mąż! Mąż z dzieciakami! Pani mąż tutaj z dzieckiem! A jest, proszę Państwa, zawodnik, który biegnie z wózkiem. Brawa dla tego zawodnika. Zachęćmy go ostatnie metry. Zaraz się okaże, kto to jest. O, jeszcze proszę Państwa, dziecko będzie biegło w statusie już teraz ostatnie 100 metrów. Pewnie do biegu rodzinnego są już dobrze rozgrzani. Przypominam, że po zakończeniu tego biegu odbędzie się bieg rodzinny. Mam skorzystać z cateringu już. 12.30 bieg rodzinny. I proszę Państwa, Rogowski Tomasz z Krosna Ołżeńskiego. Gratulacje. Godzina 13.28 sekund. Ja na piątek. Proszę Państwa, z obliczeń moich wynika, że to już wszyscy zawodnicy zameldowali się na mecie. Jeszcze ktoś jest? Na to czekam. Podobno wystartowało 86 osób. Dobiegło już 71 panów i 15 kobiet. Zobaczymy. Jeszcze pani 36. A, czyli jedna osoba. Tak, to będzie 87. Ola. To jedna 87. A gdzie Bartek? Aha, bo mówię. Z danych wynika, że jedna osoba jeszcze jest na trasie. Także czekamy z cierpliwością na jej przybycie na metę. Wszystkim zawodnikom, którzy ukończyli bieg, gratulujemy wspaniałej rywalizacji na trasie, a przede wszystkim sportowego przedpołudnia. I o, widzimy już zawodnika na ostatniej prostej, właściwie zawodniczkę. Teraz nagrodzimy ją dużymi brawami za wytrwałość na trasie. To niełatwa trasa, proszę Państwa. Brawa dla tej zawodniczki. Zaraz się okaże, kto to jest. Z numerem, proszę Państwa, 36. Jest to pani Kazułowska Małgorzata z Wielką. Godzina 15.23 sekundy. Wygląda na to, że teraz to już wszyscy. Gratuluję wszystkim, którzy dobiegli. A za jakąś chwilę, bo być może osoby, które biegną w biegu głównym, wystartują również w biegu rodzinnym, także jeszcze dajmy chwilę na odpoczynek. I przeczytam może tylko rodziny, które zgłosiły się do biegu rodzinnego. I są to rodzina Opłatkowski Zbigniew, Opłatkowski Karol i Opłatkowski Piotr.
Łupińska Monika, Łupiński Tymon, Łupiński Grażyna. To jest druga drużyna rodziny, która się zgłosiła. Rodzina numer 3. Kaśmier, Kim, Weronika i Kamila. Jako czwarta drużyna zgłosiła się Grabarski Sebastian, Grabarska Paulina, Grabarska Agnieszka. Mają numer 91. Mazubowska Małgorzata, Wiktoria. Proszę Państwa, jeszcze zanim dokończę czytanie listy rodzin, które się zgłosiły na zawody rodzinne, to przypominam, żeby chipy po zakończonym biegu składać do tych koszyków, które są zaraz za metą umieszczone. Także prosimy o zwrot chipów. Proszę Państwa, przypominam o zwrocie chipów po biegu, a jeszcze jeden zawodnik, proszę Państwa, zbliża się do mety. Myśleliśmy, że to już wszyscy, ale jeszcze jeden pan pokonuje trasę. Proszę Państwa, brawa za wytrwałość z numerem 65. Jest to pan, już zaraz mi się wyświetli, Skiba Eugeniusz z Gorzowa Wielkopolskiego. Godzina 18 minut i 35 sekund.